sponsorem programu są Militaria.pl. Sponsorem programu były Militaria.pl. Subskrypcji naszego kanału i odwiedzenia nas na Twitterze, a dzisiaj moim i Państwa gościem Bartłomiej Kucharski, Wojsko i Technika, na którego media oczywiście zapraszamy i link znajdziecie Państwo w opisie tego filmiku. A jeżeli jest z nami Bartek, no to nie będzie wielką tajemnicą, że porozmawiamy o czołgach, a porozmawiamy mianowicie o jednym czołgu, o koreańskiej maszynie K2. Jak ona się prezentuje na ten, które zasiliły niedawno nasze siły zbrojne? Znaczy tak, wyszedł niedawny raport, media koreańskie ujawniły dane z raportu opracowanego w 16 Dywizji Zmechanizowanej, która jest u nas pierwszym użytkownikiem czołgów typu K2. I nie ma tam wielkich zaskoczeń, jeżeli chodzi o jakieś parametry, czy też ocenę niektórych rzeczy, poza jedną sprawą, do której przejdę na koniec. Rzeczywiście K2 z czołgów, które obecnie armia używa, obecnie otrzymuje, jest maszyną najmłodszą. Pamiętajmy bowiem, że opracowywanie następcy K1 Rocket ruszyło, jeśli dobrze pamiętam, w drugiej połowie lat 90., kiedy Abrams i Leopard miały już blisko dwie dekady na karku. I więc samo to też pewne sprawy implikuje. Nieoficjalnie mówi się, że K2 resztę bije na głowę chociażby celnością ognia, co nie powinno dziwić chociażby ze względu na to, że cała mechanika jest nowsza. System kierowania ogniem jest porównywalny co prawda z Leopardem 2, ale już na przykład zawieszenie w K2 jest lepsze. Zawieszenie hydropneumatyczne znacznie lepiej pracuje, więc tutaj K2 ma na pewno przewagę. Na pewno ma też przewagę w mobilności ze względu na niższą masę, bo K2 w obecnie używanej wersji waży około 55 ton, czyli tyle, ile pierwsze wersje Abramsa czy Leoparda, mniej więcej oczywiście. Obecne wersje Leoparda używane przez polską armię ważą około 60 ton. Najnowsze wersje Leoparda używane przez armię niemiecką bądź kupowane dopiero ważą około 64-66 ton, zależnie od kompletacji. Natomiast z aktywnym systemem ochrony trofi potrafią ważyć jeszcze więcej, dochodząc do, jeśli dobrze pamiętam, około 69 ton. Z Abramsami jest dosyć podobnie, z tym, że Abramsy są jeszcze cięższe od Leopardów o kilka ton. Zależnie oczywiście od odpowiedniej kompletacji, no bo nie będziemy porównywać Leoparda z założonym trofi z Abramsem bez trofi, bo odwrotnie, prawda? Natomiast co do ergonomii, podobno jazda jest bardzo płynna, czego zresztą mogłem w Korei doświadczyć, bo zdarzyło mi się przejechać tą maszyną. I wbrew pozorom w K2 jest sporo miejsca, czego się wielu naszych czołgistów obawiało. Natomiast żeby nie było samych superlatyw, no każdy czołg jest kompromisem, tak? Z tego, że K2 jest maszyną stosunkowo lekką, wynika to, że jest też czołgiem stosunkowo słabo opancerzonym. Słyszałem nieoficjalne doniesienia, że w Norwegii co prawda K2 na froncie był niewiele słabiej opancerzony od Leoparda 2A7NO, który tam był testowany. Natomiast nie wiem, co tam testowano, więc nie chcę wprowadzać słuchaczy w błąd z tego względu, że to są moje prywatne podejrzenia, że tak naprawdę porównywano jakieś układy, które miały symulować docelowego Leoparda 2A7NO, czyli przyszłego 2A8, Leopard wygrał przetarg, i jakiegoś docelowego K2NO, który jak wiemy z modeli miał być znacznie lepiej opancerzony niż wersja zasadnicza. Co jest właściwie głównym zarzutem pod adresem tego czołgu. Natomiast no niestety burty wieży, burty kadłuba bardziej odstawały od Leoparda i tu nie ma sensu czarować rzeczywistości. Rzeczywiście K2 nie jest czołgiem najlepiej opancerzonym. I w przyszłej wersji K2PL, jeżeli się ona pojawi, na pewno priorytetem powinno być wzmocnienie opancerzenia, na pewno powinna pojawić się ochrona aktywna, z tego względu, że obecnie jest to standard.
Bartek, pewno... przedstawmy słuchaczom, ile sztuk czołgów K2 trafi realnie w przyszłości na wyposażenie polskich sił zbrojnych i jaki procent będą stanowić te właśnie, czy w ogóle będą stanowić czołgi K2.pl? Jeżeli mówimy o oficjalnych planach, to na razie zamówiono 180 czołgów K2 w wersji tak zwanej Gapfiller. Nie cierpię tego określenia, ale formalnie tak są określane K2GF, czyli jest to zwykły koreański K2 ze zmienionymi napisami eksploatacyjnymi i z dodaną polską łącznością. Ich ma być, jak wspomniałem, 180, natomiast łącznie czołgów K2 powinno być 1000. Jeżeli oczywiście nic nie stanie na przeszkodzie, na przykład jakieś lobby inne nie wygra, nie pojawią się inne pomysły. Spośród 820, które jeszcze powinny się pojawić, 500 powinno wyjechać z zakładu w Poznaniu. Oczywiście przy kooperacji z innymi zakładami, nie licząc też maszyn specjalistycznych. Również te 180, które już kupiono, a część już zostało dostarczonych, powinny zostać doprowadzone do standardu K2.pl. Niestety nie do końca na ten moment wiemy, czym ma być K2.pl dokładnie. Prawdopodobnie będzie to wariant dosyć zbliżony do tego, co widywaliśmy na modelu K2NO, czyli K2 dla Norwegii. W dużym uproszczeniu aktywny system ochrony. Na modelach K2 najczęściej pojawia się Trophy lub KAPS. KAPS chyba gotowy jeszcze nie jest, więc raczej Trophy, chyba że wygra druga z firm izraelskich z Iron Fistem, Elbit. Tak też się może zdarzyć. Na pewno powinno być dodatkowe opancerzenie, jak już wspominałem, ze względu na oczywiste oczywistości, że tak to ujmę. I powinna nastąpić szeroko rozumiana polonizacja. Powinno się pojawić polskie zdalnie sterowane stanowisko strzeleckie, polskie elementy elektrooptyczne, być może jakieś drobne wyposażenie. Na pewno szeroko powinni być polscy producenci wprowadzeni w łańcuch poddostawców, czyli jako kooperanci przy dostawach podzespołów do zakładu poznańskiego, który będzie czołgi de facto montował. Bartek, ja zawsze z wielką ciekawością czytam twoje nitki i często się tam przejawia jeden temat, czyli korzyści dla polskiego przemysłu. Ja rozmawiając, ty zapewne też z żołnierzami w Kielcach, z pancerniakami, którzy obsługują te czołgi, oni cały czas wspominali, że dostarczone maszyny przez jakiś czas są objęte koreańskim serwisem. Jak to według ciebie, jak będzie wyglądać przyszłość? Czy my mamy realnie możliwość stworzenia takiego zaplecza, żebyśmy już w przypadku pojawienia się K2.pl mieli tutaj taką pełną bazę serwisową dla tych czołgów? Oczywiście, że tak. Na ten moment baza serwisowa w Polsce właściwie niestety nie istnieje, natomiast ona musi być rozwinięta nawet dla tych 180 czołgów. Jeżeli ich będzie więcej, oczywiście odpowiednio więcej, powinno się pojawić serwisu. Natomiast jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie produkcji czołgów w Polsce, to wówczas nie będzie większego problemu i po prostu się będziemy nimi zajmować sami. Zapewne głównym zakładem odpowiedzialnym za K2 będzie WZM Poznań. Natomiast na razie, jeśli dobrze pamiętam, chyba okres gwarancyjny jest 2-letni. Nie chcę wprowadzać tutaj błąd, ale wydaje mi się, że chyba gwarancja jest na 24 miesiące, więc w 2 lata po dostawie pierwszych wozów powinny się zacząć kończyć gwarancje, będą one dosyć intensywnie używane do szkolenia, więc też się będą bardziej zużywały. Czyli krótko mówiąc, mamy niewiele ponad rok na to, żeby przynajmniej dogadać serwis K2 na terenie kraju, no bo pierwsze K2 dotarły do Polski z początkiem grudnia ubiegłego roku. Na Mikołaja dotarły, że tak to ujmę. W kontekście czołgów, a w kontekście oczywiście czołgu K2 istotna jest oczywiście amunicja. Czym dysponują i jak w tej kwestii radzi sobie polski przemysł? Czy również jesteśmy uzależnieni od Koreańczyków? Tajemnicą Poliszynela jest, że podstawową amunicją przeciwpancerną będzie amunicja niemiecka, niezależnie od tego, co gdzie wypływało. Niestety. W Kielcach nieco inne zdanie gdzieś się tam pojawiało. Bo powinno być inaczej, natomiast niestety jest jak jest.
przez jakiś czas też tak będzie, natomiast K2 powinien być, komputer oczywiście balistyczny na to pozwala, powinien być dostosowany do strzelania amunicją różnych typów, bo prawdopodobnie, przynajmniej teoretycznie, powinny być u nas używane kilka typów amunicji amerykańskiej, łącznie z jakimiś szrotowymi M829A2, aż po najnowsze i najnowocześniejsze A4, którym absolutnie nic zarzucić nie można. Prawdopodobnie będzie też używana w jakichś ilościach amunicja koreańska, która zła nie jest, natomiast no, powinna być u nas rozwijana produkcja własna, jest rozwijana amunicja polska podkalibrowa, natomiast ze względu na bardzo, wręcz skandalicznie niskie nakłady na prace badawczo-rozwojowe w kraju, tempo rozwoju jest jakie jest, więc o losy specjalnie spokojny bym nie był, natomiast na pewno warto byłoby pomyśleć przy dużym zapotrzebowaniu na amunicję, jakby nie patrzeć, o produkcji krajowej amunicji, szczególnie jeżeli by miała ona parametrami z grubsza, przynajmniej odpowiadać amunicji w naszym wypadku koreańskiej, amerykańskiej lub niemieckiej. No to zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Bartek, w kontekście Abramsów, gdy pojawiła się informacja, że one zostaną, Polska zakupi te maszyny, był taki mit, który gdzieś krążył w internecie, że te czołgi nie są przystosowane na tą część Europy. Podobnie potem było z K2. Jak mamy do czynienia z mitem, czy jednak rzeczywiście kupiliśmy maszyny, które może niekoniecznie na pole walki wschodniej Europy się nadają? To nie są mity. No to ciągniemy to. Co do K2 już swoje powiedziałem. K2, żeby w pełni odpowiadał polskim wymaganiom, po prostu musi zostać dopancerzony. Ciekawa sprawa, bo widzieliśmy w tym roku na MSPO ten model, tak? Stał sobie model redukcyjny czołgu K2 między innymi, który miał przedstawiać coś bliskiego czołgowi K2PL. Wielu ludzi odnotowało, notabene słusznie, że nie ma na nim pancerza dodatkowego. Według moich informacji wynikało to nie z tego, że on nie jest planowany, tylko z tego, że nie wiadomo, co to będzie. Czy to będą panele dodawane, jak na przykład na Leopardzie, bo pamiętajmy, że te kliny na Leopardzie to jest pancerz dodatkowy, a nie zasadniczy. Czy też na Merkawie, która... No to jest trochę inny przypadek, zostaw Merkawę w spokoju. A może to być równie dobrze pancerz reaktywny, chociażby rozwijany przez Witu Pangolin. Więc nie dodano pancerza dodatkowego, przepraszam, bo nie było wiadomo, co tam stawić. Natomiast na pewno to opancerzenie jest dużą bolączką i niestety coś tym fantem uczynić trzeba. Co do Abramsa, pamiętam po Sylwestrze, po Nowym Roku właściwie, roku pańskiego 2019, jeśli się nie mylę, 2 stycznia wyszedł w Stanach na Modern War Institute z West Point. Wyszedł artykuł czołgisty amerykańskiego, który miał doświadczenie ze służby w Polsce, na temat tego, że Abrams jest zbyt ciężki i nie nadaje się na nasz teatr działań wojennych ze względu na swoją wysoką masę. Wielu ludzi próbowało zaklinać później rzeczywistość, że Abrams się świetnie do służby w Polsce nadaje. Rzeczywiście działać w Polsce może. Nie jest to tak, że on się absolutnie nie nadaje, natomiast no, masa przekraczająca właściwie w każdej współcześnie używanej wersji 60 ton już pewien problem logistyczny stanowi. Są ograniczenia w nośności mostów, w nośności parku maszynowego dostępnego w Polsce, w nośności wiaduktów itd., itd. Mimo tego, że ta masa, odwrotnie niż w wypadku K2, jest skutkiem tego, że Abrams jest dobrze opancerzony, być może najlepiej w tej chwili na świecie, to jednak jest to znaczące ograniczenie. Pamiętajmy, że czołg nie ma być mobilnym bunkrem, tylko przede wszystkim ma służyć do realizacji zadań. Jeżeli czołg na pole walki nie dojedzie, to po cholerę nam taki czołg. I pamiętajmy, że armia amerykańska niedawno zamknęła, dosłownie parę tygodni temu, program następnej wersji Abramsa SEP V4, ze względu na to, że masa by jeszcze trochę wzrosła, co uznała armia amerykańska za niecelowe dalej kontynuować. Natomiast następca Abramsa, czy też następna wersja Abramsa, zobaczymy, jak formalnie wyjdzie z oznaczeniami, czyli w tej chwili roboczo M1A3,
ma być już czołgiem znacząco lżejszym od obecnie używanych wersji, co zresztą było od kilku lat zapowiadane i to też nie jest jakby duże zaskoczenie. Tylko pamiętajmy oczywiście, wracając jeszcze do K2, że K2.pl też raczej nie schudnie po dodaniu opancerzenia. Nadal będzie odpowiednio podobnie opancerzonych, podobnie wyposażonych Abramsów czy Leopardów, nadal będzie lżejszy oczywiście, ale nie będzie to tak drastyczna różnica rzędu nawet kilkunastu ton jak obecnie. Bartek, co do Abramsa, nie zadaję pytań, bo to by był temat na kolejny odcinek, na który chciałbym Cię, gdy znajdziesz chwilę, zaprosić, ale na koniec chciałbym Cię zapytać, przyjmijmy taki czarny scenariusz, gdyby teraz czołgi K2 miały mierzyć się z najnowocześniejszymi czołgami rosyjskimi, jak to wygląda? Na pewno po naszej stronie jest przewaga siły ognia, de facto również mobilności ze względu na nowocześniejszą skrzynię przekładową chociażby. Mimo pewnych niedostatków ergonomii, chociażby słynny ostatnio niezbyt dobrze zaprojektowany włas kierowcy, też raczej załoga powinna być mniej zmęczona w K2, co też ma swoje znaczenie. Opancerzenie... Powiem w ten sposób. Czołgi rosyjskie, poradzieckie w ogóle, były w swoim czasie cholernie dobrze opancerzone, zresztą do tej pory im tak zostało, ale jednocześnie jest to osłona bardzo słabo integralna, to znaczy pojawiają się stosunkowo duże strefy osłabione, czyli gdzie pancerz jest gruby, tam jest rzeczywiście potwornie gruby jak na swoją generację, a tam, gdzie jest osłabiony, tam na dobrą sprawę można troszkę lepiej kopnąć i się rozleci, że tak to ujmę. Można powiedzieć, że pancerz ani jednej, ani drugiej strony by nie gwarantował przetrwania, gdyby używały obie strony nowoczesnej amunicji, więc większe szanse miałby ten, kto ma większe szanse na trafienie jako pierwszy. Tutaj premiowany jest K2, premiowany jest również Leopard czy Abrams. No, zobaczymy, co przyniesie przyszłość, jak będą się zmieniać. Może lepiej nie, chociaż no, mam nadzieję, że przynajmniej niedługo zobaczymy materiały chociażby z ukraińskich Abramsów, które już są na Ukrainie, jak one będą sobie radzić w terenie, który z tygodnia na tydzień chyba będzie stawał się coraz trudniejszy tam na wschodzie. Zgadza chociaż się, to nie będzie raczej tak komfortowa walka jak całej potęgi Stanów Zjednoczonych wspartych przez koalicję przeciwko jakiemuś śmiesznemu, potężnemu na papierze Irakowi ze starym sprzętem i zdegenerowaną armią. Oczywiście, że tak. Bartek, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa, jeżeli się interesujecie bronią pancerną, o tym, jak zmienia się polski potencjał pancerny, gorąco odsyłam na media społecznościowe Bartka, link w opisie, zachęcam do subskrypcji. Bartek, dziękuję i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości znajdziesz chwilę, żebyśmy porozmawiali tym razem o amerykańskim Abramsie. A chętnie. Także dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Czołem. Sponsorem programu były Militaria.pl.